Młody, ambitny dziennikarz wyszedł z domu do redakcji i ślad po nim zaginął. 18 lat poszukiwań nie przyniosło żadnych rezultatów. Ja powstrzymam się od komentarzy na tematy polityczne, bo naprawdę szkoda słów. Panuje nastrój powszechnego przygnębienia i wielkiej niewiadomej. Jarek Ziętara swoją dziennikarską karierę zaczynał na początku lat 90. w Uniwersyteckim Studio Radiowym. Potem pracował w różnych gazetach. W 92 roku był etatowym dziennikarzem Gazety Poznańskiej. Był w dziale społecznym i zajmował się polityką. Ale nie tylko sprawy polityczne interesowały Ziętarę. Choć to nie było jego redakcyjne zadanie, czasem podpowiadał kolegom ciekawe tematy gospodarcze czy aferowe. Zaproponował jakieś materiały związane z pewnym przedsiębiorstwem, którym do czegoś dochodziło, ale nie był w ogóle chętny jakby do mówienia, skąd te materiały posiada. Bo informatorzy Ziętary to jedna z jego największych tajemnic. Nikomu nie mówił, kim są i nigdy nie spotykał się z nimi w redakcji. Z kimś takim ważnym, chciał pogłębić materiał na spotkaniu z kimś i to zawsze był ktoś, ale nie wiadomo kto. A na początku lat 90. było wiele ciekawych spraw do opisywania. Czasy były burzliwe. Stare sklepy nagle zyskiwały błyszczące fasady, a cała Polska przepoczwarzała się z socjalistycznej w kapitalistyczną. Nowi prezesi w nowych gabinetach robili nowe interesy. To jest czas dużego biznesu. Początków dużego biznesu. To jest czas, jak to kiedyś ktoś zgrabnie powiedział, pierwotnej akumulacji kapitału. Kto inny powiedział, że pierwszy milion dolarów trzeba ukryć. Kwitł handel towarami z zachodu, czasem przemycanymi. Przedsiębiorcy brutalnie walczyli o zysk. Niektórzy nie płacąc podatków, a niektórzy sprzedawali towar, ale w ogóle nie płacili dostawcom. Ale takich firm było przecież wiele więcej. I osób, które wtedy działały właśnie takie właśnie wespół tam powiedzmy z Ukraińcami, z Czeczenami. Interesy robiono też na prywatyzacji dawnych państwowych firm. Wyjaśnianiem podejrzanych prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w tamtym czasie zajmował się m.in. Urząd Ochrony Państwa. Zdarzało się, że jeśli funkcjonariusze nie byli w stanie przygotować porządnego śledztwa, to podrzucali materiały zaprzyjaźnionym dziennikarzom. Czy Jarek Ziętara był z nimi zaprzyjaźniony? Nie wiadomo. Wiadomo za to, że jego najważniejszym tekstem był artykuł o właśnie sprywatyzowanym przedsiębiorstwie transportowym ze Śremu. Ziętara opublikował go w połowie sierpnia w Gazecie Poznańskiej i Rzeczpospolitej. Poza nim sprawą Śremu interesowało się kilka urzędów i prokuratura, a we władzach opisywanej firmy były osoby z kręgów rządowych. I to był pierwszy, właściwie poważniejszy artykuł, czy poważniejsze dokonanie dziennikarskie w wykonaniu Jarka. Ziętara spokojnie relacjonował wydarzenia polityczne, a było o czym pisać. Po nocy Teczek upadł rząd Jana Olszewskiego i premierem została Hanna Suchocka. 31 sierpnia opisywał uroczystości z okazji rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Jarek na pewno był widziany około 22 czy po 22 w redakcji Gazety Poznańskiej, gdzie sporządził jakąś notatkę prasową na następny dzień. Następnego dnia rano, 1 września, poznaniacy mogli kupić wydrukowaną w nocy gazetę z notatką Jarka. On sam wychodził z mieszkania przy ulicy Kolejowej 49. Jego dziewczyna Beata wspominała, że mieli wyjść razem, ale ona jeszcze myła głowę i po prostu miała ją wysuszyć i została dłużej w domu. Także ona wkrótce po nim wyszła, ale nie wychodzili razem. Jarek szedł do pracy. Zabrał ze sobą torbę. Jako że był człowiekiem bardzo poukładanym i nie zdarzało mu się zapomnieć dokumentów, prawdopodobnie więc miał je przy sobie. Gazeta z tekstem o obchodach rocznicy cały czas leżała w kioskach, a Jarka nadal nie było w redakcji. Od razu nie zauważyliśmy, że go nie ma. Wiadomo, nie musimy być dokładnie o tej godzinie w pracy. Jego dziewczyna ówczesna zaczęła szukać go, czy zadzwoniła do redakcji, się zapytała właśnie i się okazało, że go nie ma wtedy. Jarosław Ziętara, dziennikarz Gazety Poznańskiej, zniknął w drodze do pracy. Na początku lat 90. reporterzy łatwo mogli się narazić podejrzanym biznesmenom, ale Ziętara rzadko pisał o aferach. Koledzy Ziętary początkowo myśleli, że mógł mu się przydarzyć jakiś wypadek. Niektórzy obzwaniali szpitale właśnie,
takie miejsca, gdzie jeśli komuś coś się wydarzy, to powinien się znaleźć. Jednak dość szybko powiadomiono policję, która zaczęła poszukiwania dziennikarza. Skoro w żadnym szpitalu go nie było, policja zakładała inne przyczyny zaginięcia. Jak zwykle przy zaginięciu młodych ludzi, a poszedł sobie w długą. Ta wersja była trochę prawdopodobna. Jarek kochał góry i mógł chcieć tam pojechać. Ale tu pojawiła się kolejna zagadka. W mieszkaniu Jarka znaleziono jego dokumenty. Czy Jarek Ziętara mógł chcieć zmienić całkowicie swoje życie i zacząć nowe gdzieś daleko od Poznania? Mógł. Mógł nawet zostawić wszystkie dokumenty. Legitymację dziennikarską, dowód osobisty, paszport. Tylko dlaczego miałby to robić na kilka dni przed wypłatą? 1 września on nie powinien mieć pieniędzy nawet na bilet kolejowy. W kolejnych gazetach pojawiały się prośby o pomoc do ewentualnych świadków, a nawet wyznaczono 20 milionów starych złotych nagrody. Wszystko dlatego, że dziennikarze nie mieli pełnego zaufania do policji. Policja była słaba. Jeszcze nie zdążyła okrzepnąć po zmianach koniecznych z przełomu lat 80. 90. Policja tymczasem twierdzi, że wykonywała w sprawie Jarka Ziętary bardzo ciężką pracę. Sprawdzono wiele wersji, sprawdzono wiele hipotez, bo to mówię, nawet nie informacji. I one praktycznie nie doprowadziły do niczego. Policjanci sprawdzali też pewną osobistą wersję. Dużo energii włożyli w potwierdzenie tego, że Jarek miał uciec ze swoją znajomą, która w Poznaniu miała kłopoty finansowe, do Londynu. W końcu przez jakichś znajomych udało im się dotrzeć do stolicy Wielkiej Brytanii i potwierdzić, że ta dziewczyna faktycznie tam jest. Ale Jarka tam nie ma i nigdy nie było. Brak efektów policyjnych poszukiwań skłonił dziennikarzy do jeszcze bardziej energicznych działań. Powstała nieformalna grupa śledcza, która poszła tropem tekstów Jarka. Bo zdaniem dziennikarzy właśnie ludzie, których Ziętara opisywał, mogli przyczynić się do jego zniknięcia. Nagrywaliśmy rozmowy z tymi ludźmi związanymi z tematami Jarka, przepytywaliśmy ich i to także 2-3 osoby niezależnie ich pytały i mogliśmy w ten sposób wychwycić jakieś kłamstwa. Dziennikarze dość szybko doszli do wniosku, że Ziętara został porwany. Upewniły ich w tym dokumenty Jarka znalezione w jego mieszkaniu. Położone w innych miejscach niż on normalnie je zostawiał. Jedyne racjonalne wyjaśnienie zagadki dokumentów Ziętary zakładało, że został on uprowadzony. Osoba, która porwała Jarka, korzystając z jego kluczy, była w tym mieszkaniu, mogła pewne rzeczy zabrać i mogła jednocześnie pewne rzeczy podrzucić, żeby wprowadzić jakiś element zamieszania. Przy takim założeniu kluczowa dla rozwiązania sprawy była odpowiedź na pytanie, co Jarek Ziętara miał w torbie, kiedy 1 września wychodził do pracy. Tego nie wiedzą do dziś ani jego narzeczona, ani koledzy, ani policja. Nie znaleziono żadnych materiałów jego. Jeżeli były jakieś zapiski, to jeżeli były, to ktoś to usunął. Bo faktycznie to, co było, to nie miało żadnego znaczenia. Gdy dziennikarze opisali swoje wątpliwości, za sprawę wzięła się prokuratura. Po roku prowadzenie śledztwa jest szalenie trudne. Jeszcze raz wnikliwie sprawdzono wszystkie okoliczności zniknięcia dziennikarza. Przeanalizowano jego teksty. Wykluczyliśmy możliwość taką, że zniknięcie Jarka Ziętary należałoby wiązać z tą historią ze Śremu. W sprawie pojawił się wątek służb specjalnych. Do dziennikarzy dotarła kartka pocztowa, na której wypisano nazwiska osób, które wiedzą, co stało się z Jarkiem Ziętarą. I było wskazanie, nie wiem czy wprost, czy to wskazanie było zawoalowane, że są to osoby pracujące w ówczesnym Urzędzie Ochrony Państwa. Oficjalna informacja Urzędu Ochrony Państwa brzmiała tak. Jarosław Ziętara nie otrzymywał od nas propozycji pracy w UOP, ani też nie ubiegał się o przyjęcie w nasze szeregi. O tym, czy UOP chciał go zwerbować jako informatora albo agenta wpływu, urząd nie informował. Mimo tych niejasności śledczy doszli do podobnych wniosków co dziennikarze. No naraził się komuś, ale tak naprawdę nie można było tego w 100% potwierdzić. Sądzę, że bardziej można go było zabić za teksty, których nie napisał, bo właśnie dziennikarz jak już coś napisze, no to wtedy mu się wytacza proces, prawda? Albo zobaczył za dużo, albo dowiedział się czegoś, czego nie powinien się dowiedzieć i myślę, że zapłacił życiem.
Dziennikarz Jarosław Ziętara zniknął w tajemniczych okolicznościach. Nie znaleziono jednak żadnych dowodów, które wskazywałyby na konkretnego zleceniodawcę, porwania i zabójstwa. Śledztwo zostało umorzone. Po kilku latach sprawą Ziętary znowu zajęła się prokuratura. Jeden z więźniów zdecydował się wsypać zabójcę dziennikarza. Jego zeznania przekonały prokuratora, już kolejnego, który prowadził śledztwo. On nie ma wątpliwości, że Jarosław Ziętara został porwany i zamordowany na zlecenie. Ale przekonanie prokuratora nie wystarczyło do oskarżenia zabójcy. Więzień zeznawał bowiem jako tak zwany świadek incognito. Ze świadkami incognito bywa różnie. Liczyli na to, że Anusz trafi, jak ślepej kurze ziarno. Po drugie, będzie lepiej traktowany, będzie miał lepsze warunki, przynajmniej przez jakiś czas. Zeznania nowego świadka trzeba było szczególnie dokładnie potwierdzić. A mówił on bardzo ważne rzeczy. Powiedział, kto porwał i zabił Ziętarę, dlaczego to zrobił, a także gdzie zakopano ciało dziennikarza. Świadek incognito jako miejsce ukrycia zwłok wskazał jedno z pól pod Poznaniem. Teren był jednak na tyle duży, że niemożliwe było przekopanie go do odpowiedniej głębokości. Trzeba było zastosować nowy sprzęt, który do tej pory nie był używany do poszukiwania zwłok. Wydano, z tego co pamiętam, duże pieniądze na georadar. Na polu pod Poznaniem prowadzono żmudne poszukiwania. Ciała dziennikarza jednak nie znaleziono. Mimo to prokurator nadal starał się wykazać, że świadek incognito mówi prawdę. Podejmowano szereg czynności związanych z różnymi okolicznościami znajdującymi się w tych zeznaniach i one, część z nich została potwierdzona. Ale to nie wystarczyłoby postawić zarzuty mężczyźnie wskazanemu jako zabójca, ani jego zleceniodawcy. Śledztwo ponownie zostało umorzone. Sprawa Ziętary jednak po raz kolejny zainteresowała prokuraturę. W 2008 roku dziennikarze przejrzeli jeszcze raz akta sprawy i znaleźli kolejne błędy w prowadzonym śledztwie. Na przykład odciski palców znalezione w mieszkaniu Jarka nie zostały porównane z odciskami wszystkich przestępców w Polsce. A trzeba pamiętać, że w latach 90. nie było możliwości komputerowego porównania śladów daktyloskopijnych. To rok by nie starczył pewnie, żeby to zrobić. Bo to trzeba po prostu zrobić karta po karcie, badać wszystkie ślady. Między innymi ze względu na to sprawę analizowała Komenda Główna Policji i kilkudziesięciostronicowe wyniki analizy przekazała prokuraturze. Jest wyznaczona grupa funkcjonariuszy policji, są to funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, którzy wykonują te czynności wynikające z analizy, a postępowanie prowadzi pan prokurator, jest to naczelnik Wydziału 5. Raz na 3 tygodnie policjanci składają relację prokuratorowi, ale co dokładnie robią, jest objęte klauzulą poufne. Nie można więc powiedzieć na przykład, czy kogoś przesłuchują, czy analizują ślady linii papilarnych, czy w inny sposób potwierdzają zeznania świadka incognito. Jeśli świadek incognito mówił prawdę i ten mężczyzna przez niego wskazany faktycznie zamordował Jarka Ziętarę, to mało prawdopodobne jest, żeby ciało dziennikarza cały czas leżało w tym miejscu. Bo ten wskazany mężczyzna już kilka lat temu wyszedł na wolność i miał bardzo dużo czasu, żeby zatrzeć wszystkie ślady. Jeżeli jednak ktoś z Państwa ma jakieś nowe informacje o Jarku Ziętarze, bardzo prosimy o kontakt. Adres mailowy tajemnice@wtk.pl bądź strona internetowa www.jarek.śledczy.pl.